Witam was w kolejnym filmie z serii Crisis Core Final Fantasy VII. No i tak, w dzisiejszym filmie dalej będziemy przechodzili misje, Tym razem wrócimy się do misji, którym nie podawaliśmy wcześniej. Mianowicie chodzi mi o misję The End the War with Wutai. Tak jest, właśnie. Ostatnio Remnant Strikes Again nie udało nam się przejść wszystkich misji z tego zestawu, ale teraz, kiedy mamy już ponad 6000 HP, kiedy mamy 2000 na zwykłym uderzeniu, poradzimy sobie tutaj z przeciwnikami zwykłymi bez problemu. Tak więc. Nawet kiedy 5 głównych strażników, powiedzmy, Wutai zostało wyeliminowanych, wciąż jest aktywny element antyshinry. Tak więc jednostka półksiężyca, albo resztki z jednostek półksiężyca teraz łączą się i tak, musimy się udać natychmiast do ich bazy. No okej, tak więc udajmy się i teraz pokażę wam, jak to się kroi, jak się niszczy tutaj przeciwników, naprawdę. Teraz to już... Sprawa jest dosyć prosta, że tak powiem. Dobra, zerknę tylko jeszcze na ekwipunek, czy mam dobry. Wall, health and dodge'a. High jump. Prawdę mówiąc, ze steela praktycznie nie korzystamy. A zamiast health and dodge'y, nie wiem, czy lepiej by nie byłoby mi wyekwipunkować gravidge'y. Gdzie jest moja gravidge'a? Mach plus 2. Tak więc tak, redukuję HP przeciwników o połowę. Może być praktyczne na bossach teraz. Tego co pamiętam, to nie. Nie ma tutaj nic. Okej. No to widać, nie najlepiej to pamiętam. Dobra, przejdźmy się tędy. Może ominiemy trochę potyczek losowych też, żeby po prostu się no, nie nadziewać na wszystko, co można tutaj spotkać. I teraz tak. Tu w prawo się chyba szło do bossa, o ile dobrze pamiętam, ale nas boss jeszcze nie interesuje. Dobra, trójka przyjemniaczków. Dobra, z tym sobie powinniśmy poradzić bez większego problemu. Tym bardziej, że teraz mam Dragon Armlets, więc ogień jestem w stanie... Znaczy po prostu zakręć listę, zadaj mi połowę obrażeń. Dobra, więc tak, Angel powinien nas wybronić przed atakami. 5, 4, 1. HP 9, 9, 9. Dobra, Rush Assault of level 5, najwyższy. Grubo, zaczynamy. Dobra, tak więc kosimy wszystko po kolei. Chociaż powinni jeszcze być w stanie to wytrzymać. Ale myślę, że nie na długo. Dobra, jeden padł, drugi padł i wszystkie załatwione. Tak więc chyba nie zdołały mi te psiaczki tutaj zadać żadnych obrażeń. Dobra, znów się nadzieliśmy. Wow, teraz jest to większy przeciwnik. Ale tego też jakoś szczególnie nie musimy się obawiać. Tak, mam tutaj ataki po ponad 4000. Tak jest, jego ataku można łatwo uniknąć w miarę. Dobra, ale tego już nie unikniemy. Mace Boomerang przywali za około 2000, myślę. Kiedyś 2000 HP to było wszystko, co mieliśmy. Teraz to jest nic. 1/3 tego, co mam maksymalnie. No nie, znowu. Znowu Mace Boomerang. No tego to niestety, ale uniknąć się nie da. Dobra, tak więc zajdźmy od tyłu. Dobra, jesteśmy odporni na fizyczne obrażenia. Guard. Oczywiście, dobra. Trafiony, załatwiony. Tak więc przejdźmy dalej. Dobra. Tutaj jakaś skrzynka jest. Zaraz, dobra, tu była jedna, tam dalej nie ma sensu iść, dobrze pamiętam. No i tu mamy River Chocobo Armlet. Czyli bransolety rzecznego Chocobo. Dobra, co ciekawego znajdziemy tu? Bo tu też jest skrzynia. A w skrzyni. A w skrzyni Gold Rolling Pin. Później może ogarniemy, co to robi. Tymczasem chodźmy dalej. Dobra, teraz tak, musimy przejść... Dobra, tu wszystkie zaułki sprawdzone. Wow. Dobra, tego mi się nie udało ominąć. Dobra, to zaraz go rozwalimy. W sumie na niego jest niezły nawet Vital Slash. Ale go nie mamy. Przynajmniej na razie.
Dobra, udało się ładnie uniknąć. I po plerach go. Dobra, załatwiony. Wow. Muzyczka się nie zdąży nawet zakończyć. Dobra, zaraz, trzeba będzie teraz biec, żeby... Wow! Przewaliło we mnie, a już nie po tysiaku, a za 400, tak, bo mamy teraz właśnie Dragon Armored, czy coś takiego, co obniża nam o połowę obrażenia z ognia, prądu i lodu. Oj, dwie jedynki, co podwyższy nam level na wallu. Świetnie, i jeszcze teraz będzie Mega Flare Bahamuta. Nie wiem, czy mi się okazję to zobaczyć, tą świetną animację. W każdym razie zostawmy ją na razie. Tak jest, jest i Bahamut. Co prawda szkoda, że tylko level 2. No ale... ale i tak przywali. Dobra, mógłby już w końcu atakować, ten animat jest mega długa. Tak więc... epicka scenka. I Mega Flare. No już, atakuj. Dobra, leci. Ataki samolotu są naprawdę świetne. Nawet level 2 był w stanie wykończyć częściowo przeciwników. Dobra, jeszcze jeden. I pad. Wykrzys, co to robi? To chyba leczyło, o ile dobrze pamiętam. Zaraz w tę stronę mam iść? Nie, nie w tę stronę, w tę stronę. Pogubić się można. Dobra, 8000 HP, oto luz. Ile many. Dobra, więc tak, stamtąd przyszedłem, więc muszę pójść teraz tu. Tak jest, i tu zaraz dojdziemy do bossa. No najpierw zwykli przeciwnicy. A wszyscy używają fajerzy. I ładnie mi się udało tego uniknąć. Najlepiej uważać trzeba na ataki ich, ponieważ ataki są dużo gorsze niż magia. Dobra, i mamy zero fizycznych obrażeń. Dobra, fajnie było, jakby jeszcze się udało... aha, new magic, okej. Okay. Nie doczytałem. Dobra, zgiń. Dobra, do pokonania te coś są prostsze niż maszyny. Dobra, kolejny przeciwnik. I Maze Boomerang. W sumie przy nich może lepiej używać walla, wtedy Maze Boomerang zadawałby mi znacznie mniej obrażeń. Dobra, i Sephiroth. Wpadnie Sephiroth po raz trzeci. Nie tym razem, ale 3 siódemki, kurczę, level up! Level 38. Tak jest, nasza postać rośnie w siłę. I z Maze Boomerang znowu. Nie wiem, na jakiej zasadzie te ich ataki są generowane, ale zaczyna mnie to trochę irytować. Dobra. Dobra. Gravidża nie tego chciałem użyć, ale dobra. Chciałem użyć Cura, czy... tak jest, dobra. Poatakujemy jeszcze trochę. Dobra, padł. I mykamy dalej. Z HP mam full, ale... many mam na braku, okej. Okay. Nie muszę się przejmować na razie many brakiem. Wiesz, tak naprawdę dobrze było podkładać many na później. No i tu mam już finalnego bossa w postaci jednego z półksiężyców, plus jeszcze no to większe coś. Dobra, Ares. Znowu będę miał HP na brak? Nie, samony jednak, samony, to rozumiem. Bahamut Fury, nie pogniewałbym się. Odin! Zaraz, a Odin przypadkiem nie narzucał instant killa na wszystkich? Nie wiem, w każdym razie dobra, Odina znamy. Dobra, to rozumiem. No więc tak, dwa razy Hero Drink i przeszliśmy pierwszą misję z tego zestawu. Okej, okay, pierwsza była prosta. Tak, i sporo kill zarobiłem rozwalając te randomowe... w tych randomowych przeciwników. No więc mam dostęp do kolejną misję, tak więc udajmy się na nią.
Dobra, więc Death Wish would die, the Remnant strike again i Death Wish for Zack, czyli żyzą mi śmierci naszej postaci. Jakby z głównymi siłami Shiry Wutai półksiężyce Aha, albo podczas gdy główne siły były w Wutai z Shinry, no to półksiężyce przetarły się teraz znowu do Midgar i chcą z twojej głowy. Wow, tylko się znaleźli ich kryjówkę, tak więc idziemy tam i tak, uderzymy w nich. Dobra, więc uderzamy. Tak więc trafiamy teraz do właśnie Slums of Midgar i tutaj w sumie są do zgarnięcia dwie skrzynie i to mega wartościowe skrzynie. O, tędy, spokojnie. Dobra, jedna jest tu, a druga będzie po wewnętrznym, że tak powiem, okręgu. No i tutaj zgadajmy zaklęcie, którego w sumie chyba nie miałem, czyli Hellbless Jaw. Dobra, z kolei tam już jest nasz boss, a tu są nasi przeciwnicy. Wow, jeszcze tym dostałem. Dobra, wykończmy tutaj jednego. Wow, wykończmy może teraz tego. Dobra. Fajradża nie ma przywoływania magii. Wow, przywalił we mnie. Chociaż Aris może poratować. Dobra, zobaczmy. Co nam wpadnie? Jest! I dwie szóstki. Dobra, i Healing Wave over 4. Czyli znowu HP na 4 dziewiątki. Dobra, teraz mam już tak wykokszoną postać. Walki tutaj nie są żadnym problemem. Spróbujmy przejść teraz na okręg wewnętrzny. Okej, okay, gdzieś tu powinna być jeszcze jedna skrzynia i jest. Dobra, Blitz Gel Blade. Nie wiem, na jaki element są podatni tutaj bossowie, ale zakładamy raczej, że elektryczne. Dobra, w każdym razie teraz będzie mega mocny bossu. Może nie jest on jakiś super trudny do pokonania, ale jest on mega silny. Jedno uderzenie to po prostu instant kill. O tym mówię! Dobra, teraz już kiedy nie mam Raze'a, to z tym czymś mogę mieć problem. Dobra. Czemu nie wcześniej? Tak by się wybronił. Dobra, leci Sephiroth. 3-3-7. Octa Slash level 5, dobra. Sporo całkiem silnych ciosów. Dobra, i jeszcze Gravijaw. Dobra. Dobrze, że on jest powolny. Dobra, Magnitude. To się da uniknąć? Da. Dobra. Padł. Ale sami widzieliście jeden cios i po nas. Naprawdę, ciężka sprawa. Dostaliśmy Darkness! Kolejną wyjątkową materię. No okej. Okay. Czyli w ten sposób odblokujemy kolejną misję. Chociaż fajnie było nas sobie narzucić na Raze, tylko teraz jakbym skorzystał z promocji butelkowej, to HP mi zeszły z breaka. A ile ja mam Phoenix Downów? 2. Trochę szkoda by było. Dobra, no cóż, będę musiał zejść z HP niestety. No cóż, koszt Raze'a. Który się przydaje, nie powiem. No tak więc, skorzystajmy z promocji i napijmy się. No i teraz chyba czas będzie na kolejną misję z tym samym praktycznie bossem, już tak zaspoileruję, w wersji tyle, że podwójnej. Tak więc będzie mega ciężko. No dobra. To tak.
lecimy dalej. Missions. And for retirement strike again. Infiltration. Czyli tak. Nie, jakby. Rozwiązaliśmy jakby część Wutai w Midgar, jednak dochodzimy teraz do wyższych jakby warstw. Ale to jest jakby aha, dobra, po prostu namierzyliśmy im przysługę. Znaczy, dobra, namierzyliśmy ich, a to, że byli w Midgar, to po prostu jakby, no, zrobili nam przysługę, tak więc musimy się udać do ich lokalizacji i ich zlikwidować. Ta likwidacja? Nie wiadomo, czy się powiedzie. Chociaż de facto tutaj potyczek losowych nawet całkowicie można uniknąć właśnie uroki magazynów. Także tak, dobra. Gdzie tu mam jakieś skrzynie? W sumie tak, tu mapa tak się prezentuje, możemy przejść w koło i tu chyba nie będzie żadnych skrzyni. Skrzynie dopiero będą dalej. Gdzieś w tych okolicach tu jest coś, pierwsza skrzynia. Tutaj mamy Bolt Armored. Zapewne obniżające siłę magii elektrycznej. Dobra, to tyle z tej strony. No w sumie teraz tak, możemy przejść na dwa sposoby tę część i myślę, że zaczniemy od części może tutaj od lewego. Od lewych zaułków, bo tu jest ich troszkę. Tu w sumie też skrzyń chyba sporo pamiętam było w tej misji. Tak, tu jest jedna. No, co w niej mamy? God Rolling Pin, kolejny. A tu więc już chyba nic nie będzie. Więc chodźmy w tę stronę. Dobra, tu coś będzie. Za drzwiami nie ma. Tu gdzieś, tu coś jest, okej. Okay. To w zasadzie wszędzie są takie zaułki, coś jest. Sektor 7, shop. Teraz czyżbym odblokował sobie nowy sklep? Tak! A, i tu możemy kupić Mock Armlet. O, fajne rzeczy nawet mają. Dobra, sobie później może to dokładniej przejrzymy. Natomiast teraz chodźmy dalej. Dobra, coś tu jest, nic nie ma. Jak widzicie, bez żadnych, absolutnie żadnych potyczek. Dobra, tu się idzie dalej, ale jeszcze zerkniemy, czy tu czegoś przypadkiem nie przeoczyłem. Ale widzę, że chyba nie. Dobra. Tak więc lećmy na dolną część, w której też kryć się będzie pewna skrzynia, no i główny boss. Tak, w wersji niestety, ale podwójnej. Dobra, tak więc skrzynia była tu. Nie wiem, czy tam dalej też nie była jedna. Teraz zobaczmy. Stop Blade. No chyba dalej też coś było. W sumie można przejść się w koło. Ale czy to ma sens? Dobra, zwykli przeciwnicy? No, nie tacy zwykli. Dobra, Gravidża, dobrze, że jestem daleko. Dobra, trzeba się trzymać się z daleka od tego czegoś. Jak na razie same dziewiątki ściągamy. Może tu jest duży obszar. Tak więc jeszcze w miarę da się zwiać. Dobra, header. Dobra, AP i MP darmowe. To rozumiem. Dobra. To jeszcze z was strzały i padnie. To już zwykłym mieczem możemy przywalić. Albo jeden strzał. Dobra. Jednego jest prosto rozwalić, ale jakby przyszło mi się bić z dwoma, to jest totalna masakra. Dobra, Eter. Jeszcze dwa mi tylko zostały. Słabiutko. Dobra, to chyba już nic więcej nie będzie ze skrzyń, tak więc... Bossu sztuk dwa. Dobra, Gravidża. Wow, to w ogóle tłucze. Dobra. Nie wiem, po co się poleczyłem w sumie. Dobra, ja mam już manę. Eter.
Ja teraz wchodzę pomiędzy ich, to jest chyba najgorsze, co można zrobić. Dobra, Song, ratuj! Albo ktokolwiek. Yeah! 3-4-2. I mana na plus, to najważniejsza jest strike level 1. Niech będzie. Dobra, rozwój chociaż jednego, to z drugim będzie lepiej. Dobra, ostrzał. Level 1 to za dużo nie zrobi. Dobra, no physical damage. Dobra, ten jeden już jest ledwo żywy. Dobra, żeby ten null physical się utrzymał jeszcze, to było spoko. I chocobo mode! Cutseat! Okej, jak mi to odnowi HP manę, to luz. Dobra, dwie dwójki. Level up na Gravidzy, o super. Dobra, jeden załatwiony. To pozostaje nam jeszcze jeden. I Courage Boost, level 3. Dobra, to mi coś podniesie. Na pewno. Dobra, Krawidża. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze mam darmowe AP na dobrą sprawę. I jeszcze jedno losowanie. I 3 siódemki, znowu level up. Level 40, nie, 39 jeszcze. Ale blisko jesteśmy 40, nie? Dobra. Zgiń. Dobra, beat back a stone. Nie takie straszne monstra, jak zapowiadałem, i 5 adamantytów. No okej. Okay. Jak zwykle zapomniałem spróbować ich okraść. To by mi się może opłaciło. No ale cóż. Dobra, teraz przeszliśmy kolejną misję Wutai. I to bez... tego... bez straty mojego Raiza. Na dobrą sprawę. Ale, a propos sklepów, właśnie. Pokowaliśmy sklep w sektorze 8. Co my tu ciekawego mamy? Fireblades, znaczy Fire Ring, Ice Ring. Aha, element dodaje do ataku. Do tego mamy Dragon Armor, to już mam. A Wizard Blaze, co to znaczy? Absorb Hub. Ooooooo. To jest lepsze niż Dragon Armor, ale kosztuje aż 80 tysięcy. Ale tak. Leczy mnie, gdy dostanę ogniem, lodem lub prądem, nie? To jest mega. Elemental Blade. To dodaje wszystkie elementy do ataku. I umiejętności. Później co tu mamy? Aha, to gwarantuje sukcesywną kradzież. Aha, zawsze jak to mamy, to kradniemy rzadki itemek, też spoko. No i X-Potion. No nieźle, nieźle. Dobra, wracając jeszcze do... i aha, do sklepu właśnie. Shinra, kupmy eterów, te sztuk z 11 może. Tak, i odnówmy sobie manę. Dobra, tak więc zastanawiam się, czy jeszcze pójść na trzecią misję, bo nie do końca pamiętam, o co chodziło w następnej. Tu mamy Wutai in Slums. Znowu slumsy. Tak więc... tak, odkryliśmy żołnierzy Wutai, którzy wspierają no jakby no te półksiężyce. Tak więc jeśli uda nam się znaleźć, to tak, to będziemy musieli ich po prostu wykończyć. No dobra, czyli znów wracamy chyba na slumsy. Tak jest, teraz nie mam pojęcia, gdzie są jakieś skrzynie albo czy ich tu nie ma. A, teraz mam taką scenerię. Okej. Okay. Ale warto się porozglądać, bo rzeczywiście tutaj gdzieś między budynkami skrzynie mogą się kryć. Dobra, tam jest z drugiej strony. Dobra, co tutaj ciekawego może mnie zaatakować? Ci. Dobra, Fajradża. Teraz tłuką. Znaczy nie, czy wcześniej używali Fajry czy Fajradży? Mniejsza z tym. I co, będzie Bahamut Fury? Nie, Ifrit! Dobra, Hellfire może być. I level up na wallu, level 3, okej. Okay. Wszystko na breku. No to Hellfire level 1. Dobre i to. No, przywaliło nawet. Zwyczajni żołnierze padli. I bestia też padła, i ja już widzę drugą skrzynię. Tu jak na złość jest z drugiej strony oczywiście. Dobra, co my tu mamy? Elixir! Oby się nie przydał. Wow. I kolejna partia przeciwników.
Najpierw wykończmy tego przywołującego magię Cusia, bo to jest niebezpieczne. Dobra, jeden cios. Dobra, padł. Padł. Dobra, chodźmy dalej. Ciekawy jestem, jaki tu jest bossu. Da, Flame Armlet. Z tej strony nie widzę, żeby coś było. Dobra. I tak, możemy pójść albo prosto, albo w tę stronę. Dobra, tu jest bossu. Teraz za tysiaka we mnie. Wow. Dobra, udało nam się ładnie ognia uniknąć. Dobra, i znowu nam coś wpadnie. Tak jest, cong, po raz kolejny. It's like level 1. To ciekawe, jaki będzie boss w tym, w tej misji. Potrójny. Podwójny i w wąskim terenie. To jest chyba najgorsze możliwe. Dobra, 4 dziewiątki i padł. Ciekawe, czy jest jakiś przedmiot, który odblokowywałby uderzenia mocniejsze niż 4 dziewiątki. To byłoby piękne. Dobra, padli wszyscy. Dobra, coś musi tu chyba być, co? Nie mówcie, że na marne szedłem taki kawał. Dobra, no rozejrzymy się jeszcze. Przejdziemy tu w koło. Ale serio, tu nic nie ma. Dobra. Nie ma to jak spacer i strata czasu. O nie, Kuraja. Nie, nie to. No, dawaj tą magmoiturę. I teraz Gravidza. Dobrze, mam dużo many. Znaczy, raczej miałem dużo many. Dobra, już 7000. To już to rozwalę. Cyk, cyk, nie ma. Muszę sobie policzyć, ile razy muszę Gravidzą przywalić w to, żeby to rozwalić. Wtedy będę wiedział dokładnie, ile ma HP. Tak to mogłem sobie zarzucić live'em, mam w ogóle? A z drugiej strony troszkę szkoda mi slotu na library. Okej. Łazimy dalej. Serio, taki kawał szedłem po nic. Dosłownie. Nic tam nie było. Dobra. Tu jest bossu. Ale bossa jakby się dało ominąć, to byłoby spoko. Kurczę. Dobra. Pojedynczy to nie problem. Dobra, darmowa mana, to rozumiem. Dobra, udało się elegancko uniknąć. Dobra, skończyła się już darmowa mana. Koniec promocji. Dobra, no physical damage. I Champion's Belt. Dobra. Eliksir. Mam nadzieję, że uda mi się ominąć bossa. Się udało. No dobra, to, o, jest coś. Przynajmniej tu coś jest. O, spokojnie zakuł, spokojnie. Dobra. Co my tu mamy? Triton Dodge'a? Co to jest? Czyby miał uderzyć potrójnie? Brzmi ciekawie. Dobra, no to teraz czas na finalnego bossa, który występuje w pojedynkę. Tomahawk Boomerang, to trochę źle wygląda. Aha, to jest inny. Ale chyba jak przywali, to zabije, co? Nie, jeszcze nie. Dobra. Coś losujemy. Sephiroth Brachu, pojaw się. Yeah! 1, 2, 4. Octo Slash level 1. Lepsze to niż nic.
Dobrze więc, Wall, Kyurarcha. Dobra, ładnie nam się udało uniknąć. No to co? Dobija! Tradycyjnie. To się będziemy tu trzaić. Dobra, darmowa APA. Z darmowej manem się bardziej ucieszył. Tak, Krovijo. Dobra, Embarir. Aha. To mam normalnie. Dobra, Puddle! W sumie ten boss był prostszy niż wcześniejsi bossowie. I mamy Gyltos! To chyba jest atak, którym wrzucamy giel i tłuczemy pieniędzmi, tak na swój sposób. No okej, w każdym razie udało nam się przejść kolejną misję i znów wyszedł nam 30-minutowy film. W sumie 10 minut na każdą misję, bo przeszliśmy 3 czy 4. Odpytanie. Dobra, ale myślę, że w dzisiejszym filmie z serii Crisis Core Final Fantasy VII to już będzie powoli wszystko, tak więc kupię sobie jeszcze... W sumie co ja będę kupował? Znaczy kupował, zużywał etery. I tak nie mam HP na breku, tak więc HP na breku jakoś szczególnie mnie nie cieszy. Nie są do końca aż tak potrzebne, w sumie ja korzystam te HP tylko na uniki. Ot co. Dobra, tak więc skorzystałem jeszcze z usług darmowego leczenia się i jeszcze eterów parę by się przydało kupić, to już może załatwię jeszcze to w tym filmie za pamięci. Tak więc, tak, sklep, Shinra, eter. No chyba sobie zdychę kupię. Dobra. Wydaję tą kasę więcej w sumie niż zarabiam na te etery. No cóż, dzisiaj film serii Crisis Core Final Fantasy VII to będzie wszystko, więc tak, w moim filmie możliwe, że dokończymy właśnie misję Wutai. Albo i nie, zobaczymy. W każdym razie, w dzisiejszym filmie to będzie wszystko, więc ja z wami żegnam, do usłyszenia. Cześć!